Witam Państwa w specjalnym wydaniu programu lokalnego, które w całości poświęciliśmy relacji z debaty kandydatów na burmistrza Czarnego, przygotowanej przez redakcję Tygodnika Człuchowskiego. Debata ta odbyła się w niedzielę 26 października o godzinie 16 w sali widowiskowej Czarnieńskiego Centrum Kultury. Wzięli w niej udział wszyscy trzej kandydaci, a mianowicie Zbigniew Strzelczak, startujący z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem, Ireneusz Witkowski, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Ireneusza Witkowskiego oraz Piotr Zabrocki, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Czarne. Spotkanie poprowadziła Maria Sowisło, redaktor naczelna Tygodnika Człuchowskiego. W niniejszej relacji wypowiedzi kandydatów na burmistrza prezentowane są w całości. Debata rozpoczęła się autoprezentacją każdego z kandydatów na burmistrza. Na opowiedzenie wyborcom o sobie kandydaci mieli 2 minuty. Dzień dobry, witam wszystkich przybyłych mieszkańców Czarnego. Witam moich konkurentów, kontrkandydatów. Witam Państwa jako organizatorów. Czasu jest niewiele, a więc przystępuję do prezentacji. Lat 56, bezpartyjny, startuje z Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Zawód geodeta. Prowadzę działalność gospodarczą od 20 lat. Byłem radnym Rady Miejskiej w Czarnym w okresie od 1994 do 1998 roku. Pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od 1998 roku do chwili obecnej jestem przewodniczącym Rady Osiedla nr 1 w Czarnym. Również w tym okresie zawiązałem wraz z grupą osób na początku na Zatorzu Społeczny Komitet Telefonizacji. Miał być mały, na osiedlu, rozrósł się na Czarne. To był mój pierwszy taki społeczny, czy nasz pierwszy społeczny wkład w Czarnym. W 2007 roku wraz z innymi już osobami zainicjowałem społeczną akcję na rzecz Kościoła Świętego Józefa w Czarnym. I tu powierzono mi funkcję przewodniczącego. Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Koszalinie, oddział Środkowo-Pomorski. Panie Zbigniewie, przepraszam bardzo, czas panu się skończył. Pan Ireneusz Witkowski, zapraszam. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich, których ta dzisiejsza debata interesuje. Mam lat 49. Zdecydowałem się kandydować na burmistrza po informacji, którą otrzymałem od swojego szefa, czyli o rezygnacji. To była jego autonomiczna decyzja. Siłą rzeczy wydaje mi się, że w sposób naturalny pokazał mi, że jaki jest mój kierunek, jaka jest moja droga, że powinienem to robić i to zrobiłem. Ukończyłem Politechnikę Koszalińską na Wydziale Budownictwa. Jestem z zawodu inżynierem budownictwa. W chwili obecnej kończę drugi fakultet na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomii. W przyszłym roku będę bronił pracę magisterską. I tutaj może tylko 2 zdania, żeby urwać jakiekolwiek spekulacje, bo one się często pojawiają. Nie jest to dofinansowywane z gminy. Z tego tytułu nie biorę żadnej delegacji. I z tego tytułu nawet nie skorzystałem ani jednego dnia urlopu szkoleniowego, który mi się należy. Taką swoją prezentację trochę dłuższą pokazałem w telewizji czarnieńskiej, za co bardzo dziękuję, że taka była możliwość. Myślę, że wielu z Państwa ją obejrzało, jak nie, to bym prosił. Powiem to, czego tam nie powiedziałem, a jest bardzo istotną sprawą. Kandydując na burmistrza, my wszyscy mieszkańcy, tak jak i cała Polska, staje przed ogromną szansą. Przed ogromną szansą wykorzystania środków unijnych. Widzimy, jak dużo pomogły te środki unijne w ostatniej perspektywie 2007-2013. Została teraz perspektywa 2014-2020. To 6 lat, w których trzeba być osobą kompetentną, zdyscyplinowaną, dobrać sobie zespół ludzi, żeby te środki były jak najlepiej wykorzystane. W tych 6 latach leży przyszłość naszego miasta i naszej gminy. Powiem Państwu, że ja jestem do tego przygotowany. Te 4 lata pracy zastępcy burmistrza pozwoliły mi
uzyskać pewną przewagę nad moimi konkurentami. Panie Ireneuszu, przepraszam bardzo. Dziękuję. Niby 2 minuty, tak dużo się wydaje. I pan Piotr Dobrecki. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie Państwa powitać w to niedzielne popołudnie. Myślę sobie, że szczególne uznanie się właśnie dla Państwa należy, że przybyliście posłuchać, co mamy do powiedzenia. Nie ukrywam, że na sali znajdują się kandydaci do Rady Gminy naszej, kandydaci do Rady Powiatu, a także kandydaci na burmistrza gminy Debrzno. Witam Was bardzo serdecznie. Krótko o sobie. Piotr Zabrocki, lat 47, żonaty, 2 córki, z wykształcenia polonista. Pracowałem jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej z Podawczarnem. Byłem przewodniczącym organizacji pozarządowej Samorządowe Centrum Gospodarcze Koło Owczarne od 30 kwietnia 2007 roku do 2011. Byłem przedstawicielem wojewody pomorskiego w Radzie Społecznej Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem. Od 2007 roku do 2011 byłem społecznym asystentem posła na Sejm RP 6 kadencji. Radny 3 kadencji, chyba to za długo, niektórzy mówią, dziennikarz obywatelski, obecnie obdarzony funkcją wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem. Jak Państwo usłyszeliście, zdobyłem doświadczenie spółdzielczości, samorządności, szkolnictwie, sprawach społecznych, działaniach związanych z kulturą, organizacjach pozarządowych, wolontariatu. Nie boję się zadawać trudnych pytań. Jestem zorientowany w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Między innymi powiem w ten sposób, że kiedy były możliwe do zdobycia środki z funduszu norweskiego, obecny pan burmistrz nic o tym nie wiedział. Zresztą chciałbym bardzo serdecznie pana burmistrza powitać, ale nie ma go wśród nas. Szkoda. Wsparcie udzielał panu Ireneuszowi Witkowskiemu. Dziękuję bardzo. No proszę, jak się pan zmieścił, pan oddycha. Tak miałam wrażenie, że w każdym momencie mam się zastąpić. Szanowni Państwo, teraz czas na pytania przygotowane przez redakcję Tygodnika Czuchowskiego. Nasza sekretarka Karina ustawi czas na 1,5 minuty, bo tyle czasu panowie będziecie mieli na odpowiedź. Myślę, że tym razem zaczniemy od pana Witkowskiego. Ma pan do wyboru od 1 do 13. 3. A, to proste jest. Czy burmistrz może zgłosić projekt uchwały? Oczywiście, że tak. Właściwie to było bardzo proste. To jest rola, przygotowanie projektu to jest rola burmistrza. To teraz poprosimy pana Strzelczaka. Które? O numer, dobrze. 7. Od którego roku burmistrz jest wybierany w wyborach bezpośrednich, czyli przez nas? Muszę się chwilę zastanowić. Jest to bardzo dobra, tak powiem, inicjatywa samorządowa. Natomiast naprawdę w tej chwili nie pamiętam. Nie chcę strzelać. Niech pan szybko policzy. Widzę, że tutaj podpowiada ktoś. Suflera mamy. Powiem szczerze. Nie wie pan. Nie wiem, nie wiem. Nie będę tutaj zmyślał, proszę państwa, naprawdę nie wiem. Uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa, właściwy kierunek ustawodawcy, ale nie pamiętam. 2002. I pan Piotr. Rozumiem, mam wybrać pytanie. Numer pytania. Powiem tak, że w czasie losowania numeru komitetów wyborczych, nasz komitet wyborczy wyborców razem dla gminy Czarne wylosował numer 13, więc nie mógłbym wybrać innego numeru. Dobrze, w takim razie 13. Panie Piotrze, niech pan sobie wyobrazi, że zostaje pan burmistrzem. Ilu pan może mieć zastępców i dlaczego akurat tylu? Mam sobie wyobrazić, czy to ma być zgodne z regulaminem naszego urzędu? Jak jest w Polsce? Co mówi prawo? Mam 1,5 minuty, jeszcze 1:17, a mianowicie tak. Po pierwsze, w naszej gminie niepotrzebne jest stanowisko wiceburmistrza. Wystarczy spojrzeć na... Ale panie Piotrze, nie takie było pytanie. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Panią, jest jeszcze 1:04. To jest do zastanowienia się. Rozumiem. W każdym bądź razie, według naszego regulaminu Urzędu Miasta i Gminy,
Z powołania jest wiceburmistrz, a powinien być z konkursu. Wszystko uzależnione jest... A co mówi prawo? No właśnie do tego zmierzam. Wszystko uzależnione jest od liczby mieszkańców. Jeżeli mówimy o naszej gminie, to może być powołany wiceburmistrz, ale nie musi. Myślę sobie, że nawet... Panie Piotrze, a dlaczego? Ilu może być pana zastępców i dlaczego akurat tylu? Ja nie chcę zastępcy. To znaczy według prawa może być jeden zastępca. A dlaczego? Bo i tak jest zbyteczny. No dobrze, panie Piotrze. Ja tylko powiem, że w gminach do 20 tysięcy mieszkańców jeden zastępca może być. No, częściowo. Dobrze, teraz pytanie do kontrkandydata. Myślę, że pan Strzelczak zacząłby. 30 sekund na zadanie pytania. Natomiast na odpowiedź ponownie... Jeśli mogę wejść słowo, tak? W kolejności chyba pan Piotr teraz powinien mieć głos. No dobrze, niech będzie odpowiedź, tylko że pan Piotr przed chwilą się produkował, więc nie wiem, panie Piotrze, chce pan teraz? Jestem przygotowany. Jest pan przygotowany. Proszę. A mikrofon w ręku gdzie? Chciałbym skierować pytanie do pana Ireneusza Witkowskiego. Dobrze. Jak brzmi pytanie? Czy według pana w przyszłej kadencji potrzebne jest stanowisko wiceburmistrza? Wiadomą rzeczą jest, że to wydatek rzędu rok rocznie około 90 tysięcy. Niezrozumiałe są dla mnie zapisy w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy, ponieważ jeżeli już ktokolwiek decyduje się na to stanowisko, to ono powinno być z tak zwanego konkursu. Więc powtórzę pytanie. Czy według pana w przyszłej kadencji potrzebne jest stanowisko wiceburmistrza? Przed chwileczką Piotr powiedział o kompetencji. Brak kompetencji. Ustawa o samorządzie terytorialnym mówi o powołaniu zastępcy. On musi być. Jeżeli go nie ma, to musi wskazać, tą rolę musi wykonywać na przykład sekretarz. To już jak gdyby jest brak kompetencji, po 12 latach powinien się o tym wiedzieć. Powołanie zastępcy burmistrza należy rozpatrywać w trzech aspektach, proszę państwa. W aspekcie prawnym to, że musi być zastępca, to jest tak jak w każdej jednej firmie. Jest w każdym jednym zakładzie. Jest dyrektor, jest jego zastępca. Pod nieobecność burmistrza ktoś musi realizować jego zadanie. I o to państwo dba i to państwo nakazuje. To jest aspekt prawny. W aspekcie społecznym. W aspekcie społecznym burmistrz odpowiedzialny jest przed wszystkimi mieszkańcami, żeby dobrze reprezentować gminę w kontaktach międzyludzkich, w kontaktach społecznych, być wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Jesteśmy 10-tysięczną gminą. To nie jest gmina, która ma 3,5 tysiąca mieszkańców albo 5, jak niektóre osiedle. Mamy 10 tysięcy mieszkańców i naprawdę tych kontaktów i tych spotkań jest bardzo dużo. W perspektywie nowej, finansowej, zastępca burmistrza to musi być osoba, która biegle porusza się w pozyskiwaniu środków. I taką osobę, ja uważam, należało będzie pozyskać. W aspekcie finansowym. Przed chwileczką powiedział, że nas to kosztuje 30-90 tysięcy rocznie. Ja powiem państwu wprost. Ja na rękę zarabiam 3600 zł. Żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje, 3600 zł. Jeżeli uważacie, że zastępca burmistrza to jest jakaś wielka, to są jakieś wielkie pieniądze, to ja wam mówię o taki. Spójrzcie na zarobki innych zastępców dyrektorów. Przepraszam bardzo, czas panu się skończył. Panie Piotrze. Pytanie do pana Strzelczaka. Panie Zbigniewie, z jakiego powodu zdecydował się pan kandydować na stanowisko burmistrza gminy Czarne? Zawsze wydawało mi się, że nigdy pana nie interesowała praca w samorządzie, a tu nagle taka decyzja. Tak jak pan stwierdzał w swoim, nazwijmy to, autoprezentacji, jest pan przewodniczącym Komitetu Osiedlowego nr 1. W myśl statutu powinien pan reprezentować tychże obywateli na sesjach Rady Miejskiej. Nie robił pan tego, był pan tylko dwa razy. Więc powtarzam pytanie, z jakiego powodu... No już czas panu, panie Piotrze, minął. Teraz półtorej minuty. Pan Zbigniew Strzelczak odpowiada. To prawda, co mówi pan Piotr. Jakie motywacje, proszę państwa, bo to jest najważniejsze. Ja kandydowanie na burmistrza miasta Czarnego traktuję jako wielkie wyzwanie. Proszę mi wierzyć, żeby kandydować nawet naszego miasta. Ja uważam je za piękne, cudowne miasto. To trzeba mieć odwagę. To trzeba, proszę państwa, mieć wizję. To trzeba, proszę państwa, trochę doświadczenia. Ja nie wiem, ile ja go posiadam. Natomiast moje życie zawodowe to
to praca z samorządami, ale po tej drugiej stronie. Wierzcie mi Państwo, ja dla inwestorów przeszedłem w województwie pomorskim i zachodniopomorskim kilkadziesiąt urzędów. Ja naprawdę troszeczkę widzę to z drugiej strony. Natomiast kandydowanie dla burmistrza to, co powiedział mój poprzednik, pan Ireneusz. Wchodzimy w perspektywę unijnych dotacji 2014-2020. To jest oczywiste, że to jest bardzo ważne. Będziemy robić wszystko, co będzie możliwe, jeśli oczywiście wyborcy tak zdecydują. Dziękuję bardzo. No proszę zmieścić się w czasie. Teraz bym poprosiła pana Kostkiego. Mam nadzieję, że ma pan przygotowane pytania. Mam w głowie. Dobrze, to do kogo? No tak, żeby dać czas odpocząć Zbyszkowi, to do Piotra. Dobrze. Mogę mówić po imieniu panowie, bo tak się znamy, prawda? Proszę bardzo. No tak, no właśnie, nawiązując do tego, że znamy się Piotr już od 12 lat i w Radzie spędziliśmy wspólnie dwie pełne kadencje, trzecią jako ja zastępca burmistrza. Zawsze zarzucałeś mi to, że jest niepotrzebny. Kiedyś tak oficjalnie powiedziałem wprost. Piotr, dlaczego nie przyszedłeś nigdy do mojego gabinetu, żebyśmy coś razem wspólnie zrobili dla mieszkańców? Wytłumacz to, przez 4 lata nie byłeś ani razu u mnie, żebyśmy załatwili jakąś sprawę dla naszych mieszkańców. Emocje się pojawiły, odpowiada pan Piotr. Panie Piotrze, moment, Karina ustawi zegar. Już mogę. Ja myślę, że żadnych emocji tutaj nie ma. W każdym bądź razie jestem przyzwyczajony do tak zwanej drogi służbowej. A drogą służbową dla mnie jest składanie interpelacji na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący przekazuje je burmistrzowi, burmistrz przekazuje je swoim współpracownikom. Oczywiście ja powiem więcej, ja u burmistrza przez 8 lat tylko byłem 2 razy, a mianowicie sprawdzić, czy ten krzyż jeszcze wisi u pana burmistrza i czy telewizja sportowa, czy telewizor jeszcze tam funkcjonuje. A może się pomyliłem, może 3 razy byłem. W każdym bądź razie jednoznacznie nie uważam, żeby spraw załatwiać w jakiś tam sposób kuluarowy. Myślę sobie, że wszystko musi iść oficjalnie, drogą służbową, bez żadnych możliwości kuluarowych. Wiele pomysłów było podsuwanych, istotnie one trafiały zawsze na ręce wiceprzewodniczącego, no ale takie jest prawo i taka zależność. Myślę sobie, że znamy się od dawna, jesteśmy mieszkańcami i na pewno po tej debacie nie będziemy siebie obrzucali kamieniami, ani nie będziemy obrażali, bo to jest po prostu debata na burmistrza gminy Czarne i myślę sobie, że tak jak na poprzednich debatach, nie będzie to dla nas ujmą. Spojrzymy sobie w oczy po tejże debacie i w następnej kadencji. Dziękujemy bardzo. Karina ustawia czas 30 sekund. Pan Witkowski przygotowuje pytanie do pana Zbigniewa. Ja tylko zapytam, bo tego a propos rzucania kamieniami. Czy ktoś z państwa przyniósł jajka albo pomidory? Są bezpieczni. Pan Witkowski dla pana Strzelczaka. Zbyszku, ja mam dla ciebie takie, no uważam, dość banalne pytanie. Jeżeli zostaniesz burmistrzem, myślę, że znasz chyba, jakie burmistrz posiada kompetencje i w jakim wymiarze może kierować i rządzić gminą. No chodziłoby mi, żebyś wskazał główne kompetencje i główne pola działania burmistrza. I teraz pan Strzelczak, Karina ustawi czas 1,5 minuty. A co to w ogóle było? W ogóle nie wiem. Tak, proszę państwa, dostałem ściągę. No właśnie, co to ma być? Nie, no prawda, proszę państwa, trzeba powiedzieć prawdę. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Ja powiem, że my jesteśmy z Zatorza i mamy taki zwyczaj pomagać sobie. To trzymacie się razem, tak? To mogliście wystawić jednego kandydata. Odpowiada pan Zbigniew Strzelczak. Ściąga jest, proszę państwa, merytoryczna i bardzo precyzyjna. Wyciągnięta z ustawy o samorządzie, a więc burmistrz tak naprawdę ma gigantyczne kompetencje. Gigantyczne, ja to rozumiem, gigantyczne. Ja nie będę czytał, proszę państwa, mojej ściągi, bo pewnie pomyślicie, że tylko ściągę mam, ale powiem tak, ściągi są w życiu ważne, natomiast ja chciałbym położyć wagę kompetencji burmistrza. Tak naprawdę ma służyć społeczeństwu. Nie tylko burmistrz. Służyć społeczeństwu powinien każdy radny i pracownicy urzędu. Proszę państwa, burmistrz, samorząd, służebna rola. Czasami o tym zapominamy. Taka jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo.
krótko, zwięźle i na temat. Ja nie wiem, pan Witkowski musi zdecydować, czy odpowiedź satysfakcjonuje po tym podpowiedzi. Ja kompetencje znam bardzo dobrze, jakie one są, ale powiem inaczej, no to jak gdyby tutaj my jesteśmy po to, żeby się nasi mieszkańcy, nasi widzowie przekonali co do... Jak gdyby uznali, czy jest... Pytanie jest satysfakcjonujące, odpowiedź jest satysfakcjonująca, dobrze. Czy nie. Ja nie jestem od tego, żebym tu ocenił. Ale to wie pan, zdarzyła się sytuacja wyjątkowa, tak? Pan Piotr podpowiada. Dobrze. No, nie, wiem, razie... nie wiem, czy toleruję takie zachowania u swoich uczniów. W takim razie już pan Zbigniew Strzelczak, 30 sekund na zadanie pytania. Musi pan wybrać, do kogo pierwsze skieruje. Jeśli mogę, to pierwsze pytanie dla pana Piotra. Panie Piotrze, już istniejących na witrynach naszego miasta plakacie widnieje pana hasło Razem dla Czarnego. Chciałbym, żeby pan się odniósł trochę do tego hasła. Szanowni państwo, ja nie ukrywam, że pod takim hasłem, pod nazwą takiego komitetu startowaliśmy 4 lata temu. I nie ukrywam także, że chcę, żeby nazwa takiego komitetu funkcjonowała dalej. Być może jest to swego rodzaju produkt zastrzeżony. Nie ukrywam także, że jeżeli mówimy Razem dla Gminy Czarne, to mówimy o szeregu ludzi, którzy mają wiele pomysłów na czy uzdrowienie, na inne funkcjonowanie samorządu, na pewne sprawy z inwestycjami związane. I jeżeli państwo przyjrzycie się naszemu komitetowi, to naprawdę jest zróżnicowanie ogromne. Ja nie stawiam na ludzi, którzy byli już radnymi, oprócz pana Adama, którego bardzo cenię. Stawiam na ludzi z inicjatywą, ludzi młodych, ludzi nieco starszych, ludzi z doświadczeniem. To jest taki przekrój społeczeństwa, które będzie państwa reprezentowało. Jest jeszcze podtekst, niestety na moich wyborczych plakatach się nie pojawiło, a mianowicie z ludźmi dla ludzi. To będzie nasze hasło wyborcze i myślę sobie, że państwo zrozumiecie, na czym ono polega. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I ponownie pan Strzelczak. Pytanie do pana Witkowskiego. Nie wiem, nie namawialiście się, mam nadzieję, panowie. 30 sekund na zadanie pytania. Jeśli mogę, żeby być szczery, zapytałem, jakie chciałbym mieć pytanie, ale powiedział, że nie. Także szacun dla mojego tutaj kolegi. Kolego Irku, żeby nie wymyślać, powiem tak. Proszę o informację, jakie będą pierwsze decyzje, jeżeli zostanie pan burmistrzem Czarnego. No tak, pierwsze decyzje będą związane, że tak powiem, bo tu się zobaczyłem pana Wróbla, z funkcjonowaniem dwóch naszych spółek. A mianowicie to będą bardzo poważne rozmowy na ten temat, żeby takie sytuacje, które na przykład miały miejsce ostatnio, czyli podanie takiej niewłaściwej kwoty wszystkim mieszkańcom i stworzenie wielkiego niepokoju, że ścieki będą po 12 zł, po prostu i ta informacja była niewłaściwa, by to sprawdziłem, bo w 2022 ta cena według tych prognoz jest 9,20, one się nie mogą pojawić. Będę rozmawiał i z panem Wróblem, i z panem Wilą. Burmistrz jako walne zgromadzenie wspólników jest najważniejszą władzą w tych spółkach. Co do funkcjonowania tych spółek, oczywiście też będę chciał, żeby przedstawili mi kilka propozycji co do jakości. Powiem tu dziś publicznie do pana Stanisława Wróbla. Za projekt, który udało się złożyć i realizować, należy się panu duża nagroda, ale za wprowadzenie mieszkańców i wywołanie takiego niepokoju należy się panu żółta kartka. Powiem to w żargonie piłkarskim. Jeszcze jedna taka żółta kartka i wiadomo, co to znaczy. Czegoś takiego nie może być, żeby wprowadzać tak ludzi w błąd. I to będzie moja pierwsza decyzja. Spotkanie z jednym i z drugim panem. Dziękuję bardzo. Teraz to ja sobie trochę pobiegam, ponieważ mikrofon oddam w państwa ręce. Tak jak wspomniałam, prosiłabym o przygotowanie po jednym pytaniu i jeżeli macie państwo ochotę, na czego zwyczajowo wypadałoby się przedstawić. 30 sekund na zadanie pytania. Proszę państwa, Stanisław Walędzik, ja mam pytanie do pana Zawodzkiego-Witkowskiego.
Był temat ścieżek rowerowych. Ja przejechałem niedawno niemiecką stroną 700 km do Świnoujścia Stika. Cud do natury. Jeżeli chodzi u nas, przez 12 lat byliście samorządowcami, jak podajecie mi gwarancję, jedną z programów pisze, ścieżki rowerowe. Przez 12 lat nie zrobicie nawet metra bieżącego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, park. O parku to się mówi już nie wiadomo ile. Spójrzcie na ten park. Przepraszam bardzo, pytanie miało być jedno. Które pytanie Pan wybiera? Park czy ścieżki rowerowe? O ścieżki. Ścieżki rowerowe. I to było do kogo pytanie? Jeden z panów może odpowiedzieć, bo do dwóch było, bo 3 lat są samorządowcami. To może pan Zabrowski, bo o rowerami z nim rozmawiałem przez. To pan Zabrowski. 1,5 minuty na odpowiedź. Szanowni Państwo, istotne jest to, co pan podkreślił, zresztą jako, nazwijmy to, człowiek podróżujący i reprezentujący naszą gminę. Nie ukrywam, że ścieżki rowerowe są bolączką. Ich po prostu, może inaczej, one są, tylko nie są odpowiednio zadbane. Myślę sobie, że tak naprawdę chodzi o to, żeby przy drodze wojewódzkiej 201, 202 i tutaj na naszym terenie powstały tego typu trakty, nazwijmy to. I nie ukrywam, że na razie jesteśmy trochę zapóźnieni, bo takie sprawy ustala się na drodze projektowania drogi. Wiecie Państwo, że będzie remont drogi 201 od Zachodniopomorskiego do Grabowca i nie przeskoczymy tego już, ponieważ w drodze planowania my powinniśmy jako gmina zgłosić taki plan do Urzędu Marszałkowskiego. I jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, ja jestem po rozmowach z panem Markiem Biernackim, odpowiedzialną osobą za między innymi drogi wojewódzkie w Urzędzie Marszałkowskim i on mówi, że słuchajcie, budzicie się za późno. Chcecie ścieżki rowerowe? Proszę, przygotujmy wspólny plan i będziemy wspólnie finansowali. A takie ścieżki są niezbędne. Są propozycje naszego komitetu, żeby nawet ścieżkę rowerową do Owa, do Giganta zrobić, czyli do Lubnicy, jaką, czy przy Czernicy, czy inną stroną, to będziemy rozważali. Marek Łodarczak, do pana Zabrockiego. 12 lat jest pan już w samorządzie i chciałbym konkretnie się dowiedzieć. Konkretna sprawa, którą pan uczynił dla miasta i gminy Czarne. W 100% pana udział. Już mówię, w każdym bądź razie musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli nie jest się burmistrzem i jeżeli się nie ma tych 7 lub 8 za sobą, to składać najwspanialsze projekty, które i tak nie zostaną przyjęte. Ja przyjąłem zasadę taką i świetnie ona się sprawdza. Przez pewien czas męczę włodarzy z pewnym pomysłem, później sobie odpuszczam i później ten pomysł wraca jako pomysł włodarzy. Jeżeli jest pan zainteresowany, jakie podstępne działania podejmowałem, to wystarczy wejść na, nie wiem, wejść w mojego Facebooka, gdzie informuję o interpelacjach składanych. Powiem tak, z ostatnich takich działań podjętych przez 3 lata męczyłem samorządowców, żeby wykonali ten krótki odcinek chodnika przy ulicy Kolejowej. Wiecie Państwo, jak na zatorze idziemy. To mi zabrało tak naprawdę 3 lata, żeby w końcu przed wyborami zdecydowano się na remont, na uzupełnienie tej 5, może 4-metrowej przestrzeni. Dalej, nie ukrywam, że od co najmniej 3 lat męczyłem z remontem drogi wojewódzkiej i to nie tylko naszych samorządowców, pana Derubę, także przedstawicieli w województwie. I okazuje się, że poszło, ale poszło przed wyborami. Także ja uważam, że tego typu wybory powinny być co 2 lata, a wiele inwestycji będzie zrobionych od razu. Adam Bernacki, pytanie mam do pana Witkowskiego. Twierdzi pan, że pensja wiceburmistrza 3600 to jest bardzo mało. Proszę mi powiedzieć, przez 4 lata ile panu umorzono podatku, czy dobrze się pan z tym czuje? Jaka była podstawa umorzenia tych podatków? Po pierwsze, nie powiedziałem, że to jest mało. Powiem tylko tyle, że, że nie pracowałem dla pieniędzy, tylko pracowałem dla społeczeństwa. Nigdy się o tą pensję mój szef nie usłyszał, że chciałbym podwyżkę. To jest po pierwsze. Po drugie, przez ostatnie 4 lata pan burmistrz nie umorzył żadnego podatku. Umorzenie było w roku 2010. I powiem państwu tak. Powiem panu, państwu jedno zdarzenie. Zaraz po objęciu stanowiska zaproszono mnie do Bincza. To jest taka oaza Piotra, gdzie był Piotr i był Marek Zener.
I tam jedna osoba powiedziała mi, że tam mnie ukrzyżują. Powiedziałem całą prawdę o tym fakcie. Pan burmistrz ma takie kompetencje i ma prawo umarzać podatki. Podobnie jak pan prezydent ma prawo uniewinnić każdego. Z różnych przyczyn. Te przyczyny muszą być naprawdę obiektywne. I powiem państwu wprost. Pan burmistrz mi nie umorzył, tylko dał możliwość odpracowania i wykonania pewnych zadań, które zostały zrealizowane. Poprosiłem wówczas dwóch radnych, żeby sprawdzili, czy za to gmina poniosła wydatek, czy za to poniosła wydatek, czy za to. To były trzy konkretne rzeczy. Wartość tych wykonanych prac była większa niż 10,5 tysiąca złotych. Żebyście państwo o tym wiedzieli, że to nie było umorzone nic i za darmo. I to był podatek za lata ubiegłe, gdzie nie pracowałem jeszcze jako zastępca burmistrza. I umorzenie było wtedy, kiedy jeszcze nie byłem zastępcą burmistrza, bo to było w 2010 roku. Zostałem powołany na burmistrza 1 marca 2011 roku. Dziękuję. Pytanie. Piotr Balcerowicz składa pytanie. Mianowicie, na jakim poziomie, zdaniem pana, albo pani Irku, może tak, powinniśmy skończyć rok 2018, jak skończy się po prostu kadencja, jeżeli chodzi o stan zadłużenia. Poprzednio skończyliśmy na poziomie 54%. Potem wzrosło do 59% i jak wiemy, nawet przekroczyło 60%. W tej chwili jest na poziomie 45-47% do końca roku. Pytanie jest moje takie. Jak to zrównoważyć z środkami unijnymi projektami? Musimy pisać projekty na inwestycje z dofinansowania, żebyśmy nie przesadzili. Pan Witkowski odpowiada półtorej minuty. Problem zadłużenia się gmin jest problemem ogólnopolskim. Tak naprawdę wszystkie gminy stoją przed wielkim dylematem, co zrobić, żeby w sposób najbardziej skuteczny wykorzystać środki, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej, a zarazem utrzymać poziom taki, który będzie gwarantował normalne funkcjonowanie gmin. To nie jest tylko problem nasz Czarnego. To, co zrobiliśmy w ostatniej kadencji, no to było naprawdę mistrzostwo świata co do spłaty długów. Przypomnę państwu i wszystkim mieszkańcom, że tylko w ubiegłym roku spłaciliśmy prawie 4 miliony złotych. Po to, żeby przygotować odpowiedni poziom zadłużenia, żeby móc aplikować pośrodki, które będą w latach 2014, teraz 2018, mówimy o tej kadencji. Ten poziom 45% jeszcze mógł być on niższy. Ale jeżeli będziemy chcieli te środki pozyskiwać, musimy mieć tego świadomość, że on znowu może podejść gdzieś do progu 60%. Jest to całkowicie możliwe. Przy czym tu jest... Ja dałem taki dobry przykład, to namawiałem pana burmistrza, trochę kreatywnej polityki finansowej. Mamy dwie spółki i na przykład ten projekt, który w tej chwili realizujemy przez spółkę wodno-ściekową, on nie zwiększa zadłużenia gminy. On realizowany jest przez jednostkę organizacyjną, w cudzysłowie, jest to spółka prawa handlowego. Ale to oni. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Nie tylko gmina, ale nasze jednostki organizacyjne. Czy to jest przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej, czy to jest przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. To jest sposób, żeby pozyskać jak najwięcej środków. Marek Otara, Stowarzyszenie Kowalczy do pana Witkowskiego. Bardzo konkretne pytanie. Dlaczego pan zaprzecza sobie? To znaczy, podpisał pan uwarunkowania środowiskowe, jako że pan zgadza się na budowę kurników, a jednocześnie wziął pan pod uwagę 49 osób sprzeciwiało się z Biernatki, stowarzyszenie. Wszystkie opracowania w Polsce mówiły, że nie trzeba budować, a pan jednak to podpisał. Zresztą bezprawnie. Szanowni państwo, jest to taka bardzo indywidualna sprawa Patalasa, no, która doprowadziła do takiej sytuacji, że pani, która chciała wybudować kurnik, no, zrezygnowała. Może i tak się stało, bo no, no, po prostu już powiedziała, że nie będzie dalej walczyła. Powiem państwu w ten sposób. My żadnej decyzji nie wydaliśmy. My przygotowując decyzję poinformowaliśmy, że jest przygotowany raport i wysłaliśmy zgodnie z procedurami, z całym postępowaniem. Wysłaliśmy informację do mieszkańców. Termin minął na to, żeby złożyć jakiekolwiek zażalenie. Pan Patalas przyszedł z podpisami i to pan burmistrz powiedział, dobrze, jest to sprawa bardzo poważna, możemy wznowić ten termin, bo rzeczywiście rozmawiajmy z ludźmi. Czy było tutaj jakieś nadużycie, proszę państwa? Nie. Tu było potraktowanie, to było pokazanie służebnej roli urzędu w stosunku do swoich mieszkańców i obywateli. Zebrały się podpisy, męczyliśmy to wszystko, żeby nie wydać decyzji. Męczyliśmy to wszystko przez 2 lata, zakończyło się tym, że inwestor po prostu zrezygnował i mówi, tam nie będzie budował tych kurników. Ja nie wiem, czym ja sobie sam zaprzeczałem. Jest to, należy do moich kompetencji też ochrona środowiska i taką decyzję również mogłem podpisać. To nie jest tak, że nie byłem pod nieobecność pana burmistrza, takie zadania mogłem podpisywać i to uczyniłem. Najistotniejsze jest chyba to, że postępowaliśmy cały czas zgodnie z procedurą i z porządkiem kodeksu postępowania administracyjnego.
Dziękuję. Dzień dobry, szofając Aleksander. Ja mam pytanie do Piotra Zabudzkiego. Piotr, mam takie pytanie w związku z edukacją tutaj naszą czarnieńską. Ja się wychowałem w naszej szkole, jeszcze wówczas w podstawowej bez gimnazjum. Uważam, jak wielu innych. Zastanawiałem się, dlaczego swoje dzieci wysłałeś do szkoły prywatnej. Nie wiem, czy tu nie ufasz, bo można powiedzieć, kadrze nauczycielskiej, czy dyrekcji, czy włodarzom. To jest moje pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. Mimo, że jest ono bardzo prywatne, to odpowiem Państwu. Konflikt interesów, a mianowicie w edukacji jest taka sprawa, że powinna być swego rodzaju zmiana klasy. My poprosiliśmy z żoną, która jest obecna na tej sali, aby pan dyrektor wyraził zgodę na przeniesienie dzieci, naszych dziewczynek, czwartoklasistek, do innych klas z różnych powodów. Dostaliśmy dwie odpowiedzi, bo dwukrotnie staraliśmy się, żeby dziewczynki nasze chodziły do tej szkoły. Okazuje się, że wcześniejsza sprawa bardzo mocnego zainteresowania się nadgodzin i interpelacji na sesji spowodowało takie, a nie inne zamieszanie, że po prostu staliśmy się, nazwijmy to po imieniu, takimi małymi kozłami ofiarnymi, więc stwierdziliśmy, że musimy szukać ratunku gdzie indziej. A że byliśmy w tym czasie, w czasie wakacji w Warszawie, zobaczyliśmy, że dzieci dojeżdżają i to o wiele dalej. Postanowiliśmy, że przeniesiemy dziewczyny do Szczecinka, co było wielkim zdumieniem i zaskoczeniem. Ja nie mogę się z tym pogodzić, bo subwencja oświatowa nie zostaje u nas w gminie Czarne, tylko jedzie do Szczecinka. Ale wierzcie Państwo, że my jako rodzice mieliśmy wielki problem natury ludzkiej. Mimo, że jesteśmy nauczycielami, nie pozwolono nam przenieść dzieci do innej klasy. Dzień dobry, nazywa się Piotr Glikiem. Pytanie do pana Jerzego Witkowskiego. Jak pan ma to zamiar wpłynąć na pomoc społeczną, aby dobrze zarządzała środkami dla ludzi najuboższych? No tak, jedno z zadań, które realizuje gmina, jest oczywiście pomoc społeczna. Jest to szeroko zakrojone działania, począwszy od ludzi, którzy potrzebują opieki, poprzez osoby, które samotnie wychowują, czy matki, które samotnie wychowują dzieci. Powiem tak, jest to problem ogólnopolski i myślę, że tak długo jak będzie wysoka stopa bezrobocia, tak długo będzie problem z osobami, które tej pomocy potrzebują. My z budżetu gminy przekazujemy bardzo dużo środków i tak naprawdę chyba nie ma osób, które zostają odprawione z kwitkiem. Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju komentarze i takie sugestie, że nie zawsze ta pomoc trafia tam, gdzie trafić powinna, albo czasami jest źle wykorzystywana. Staraliśmy się przeciwdziałać wszelkim takim przejawom nieuczciwości osób, które brały. Nie dostają pieniędzy, tylko dostawały bony, w tych sklepach musiały brać tylko żywność i tak dalej, żeby po prostu te pieniądze nie szły na taki cel, jak na przykład kupno papierosów czy innych jakichś używek. Pomoc z naszej strony to dofinansowanie w granicach 2 milionów rocznie. No to ja uważam, że to jest jak na naszą gminę duże pieniądze i staramy się z tego wywiązywać najlepiej jak potrafimy. Krzysztof Mróz. Ja mam pytanie, które co prawda już padło, ale słyszałem tylko do innego kandydata odpowiedź, a chciałbym słyszeć od wszystkich. A to będzie pytanie do pana Zbyszka i do pana Piotra. Jakie będą wasze pierwsze decyzje w momencie, kiedy byście objęli urząd burmistrza? Ja przepraszam bardzo, może pan zadać pytanie jednemu kandydatowi, może pan sobie wybrać. Skoro ja zostałem wytypowany, to przyjmuję na klatę. No właśnie, bo ja bym chciała zauważyć, że pan tak sobie siedzi. No właśnie, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję tu panu Krzysztofowi. Proszę państwa, śmiało zadawajcie pytania wszystkim. Szybciutko, czas start. Proszę państwa, trzy podstawowe zadania nowego burmistrza. Sporządzić bilans otwarcia dla Czarnego. Co ja rozumiem pod pojęciem bilans otwarcia? Bilans otwarcia to siłami urzędu i własnym doświadczeniem przeanalizowanie naszych dochodów i wydatków, ale również nie wykluczam konieczność audytu zewnętrznego, żeby mieć bardziej obiektywną ocenę co do tego, gdzie jesteśmy i jakie mamy szanse i możliwości. Drugie moje z pierwszych podstawowych czynności, które będę chciał wykonać, jeśli oczywiście wyborcy powierzą takie zadanie.
to zaproszenie wszystkich pracodawców z naszego miasta i gminy Czarny do urzędu, oczywiście nie wszystkich na raz, bo mamy ich sporo, w jakimś tam logistycznym planie, ale zupełnie poważnie, żeby ich wysłuchać, co do tej pory w Czarnym jest dobre, co możemy poprawić, a czego oczekują od samorządu na czele z burmistrzem. Wszystkich, łącznie wszystkich. Naprawdę nie chcę nikogo tutaj, proszę Państwa, wyróżniać. Wojsko, PDPS, nadleśnictwo i tak dalej. Trzecie moje, to proszę Państwa, oczywiście zadanie to są unijne pieniądze i tu też będę stawiał na fachowców, czyli na wyspecjalizowane firmy. Dziękuję bardzo, chyba czas się skończył. Piotr Nowak, żeby to zbilansować, podsumować i dać szansę wszystkim kandydatom, wobec tego zapytam pana Piotra, jakie będą jego pierwsze decyzje po objęciu urzędu burmistrza? Półtorej minuty na odpowiedź. Nie, no podpowiadam. No panowie, panie Piotrze, czas pan leci. Pan Irek, nie, myślę sobie, że nie będzie to decyzja zwolnienia wiceburmistrza, nie będzie to decyzja. Myślę sobie, że bardzo poważnie trzeba podejść do problemu. Mamy nietypowy czas wyborów 16 listopada. Powiem w ten sposób, do 15 listopada musi być budżet. Pierwsze decyzje, które muszą zapaść, to konsultacje społeczne w sprawie budżetu, konsultacje na terenie urzędu gminy i nie ukrywam, że przyjęcie budżetu to jest dla mnie priorytet nawet do końca grudnia. Myślę sobie, że takich spraw jest wiele. Nie ukrywam, że sprawa bezpieczeństwa to już nie może być takim w naszym mieście, że dochodzi do pobić ostatnio wczoraj. Nie, proszę Państwa, ja się z tym nie godzę i na pewno będą bardzo poważne, jak to zabrzmiało, bardzo poważne, będą rozmowy z naszymi przedstawicielami, stróżami prawa. Myślę sobie, że informacja szwankuje u nas, nieaktualność stron, przekazywanie informacji dla Państwa nie zawsze jest w takiej formie, jaka powinna być. I nad tym trzeba pracować i to w pewien sposób tak jakby organizować. Dobrze musi być zorganizowany. Dziękujemy bardzo, czas Panu minął. Panu Zbyszkowi, żeby to towarzyszyć. Powiedział Pan w wywiadzie po prostu, że istnieje prawna możliwość, ale to nic z tego nie wynika, zarządzania mieniem gminy przez podmiot zewnętrzny. Czy pan, jeżeli pan taką możliwość wskazuje, to rozumiem, że jakieś tam spojrzenia na to ma, widzi jakieś możliwości. Dla mnie jezioro w Dzierżawie to jest jezioro, gdzie po prostu się odłowi, a nie zarybi. To znaczy, ja nie wiem do końca, nie, ja go przeczytałem szybko, ten wywiad, natomiast powiem, co ja miałem na myśli, co autor miał na myśli. Autor miał na myśli następującą rzecz. Ja widzę możliwość ze względów oszczędnościowych, żeby na przykład rozważyła przyszła rada wraz z burmistrzem możliwość sprawowania zarządu nad nieruchomościami nie przez naszą tylko i wyłącznie wewnętrzną spółkę. O taki temat, o tym myślałem i dziękuję bardzo. Kusek Stefan, ja mam tutaj przed sobą taką ulotkę i jest między innymi 60 około punktów takich wyszczególnionych, nie? A moje pytanie do pana Witkowskiego. Moje pytanie dotyczy między innymi, to jest chyba budżet obywatelski. Jak on by miał funkcjonować i jakiej wysokości by to był? Półtorej minuty na odpowiedź. Tak, odpowiedź udzielę w ten sposób. Pan Piotr Zabrocki bardzo często składa dużo interpelacji i między innymi złożył interpelację o budżecie obywatelskim. No, narzeka, że my nie realizujemy. Ja uważam, że warto byłoby w przyszłej kadencji taki budżet obywatelski wprowadzić. Na czym polega istota, to chyba Państwo wiecie. Wskazujemy kilkanaście inwestycji albo kilka inwestycji, wyznaczamy kwotę i to mieszkańcy między sobą decydują, co jest priorytetem i którą inwestycję należy zrobić pierwszą. To jest budżet obywatelski. Uważam, że powinniśmy, mówiąc o słowie budżecie obywatelskim, na moim komitecie wyborczym, wpisując to w program, bo jest program, to nie jest tylko mój, ale wszystkich moich kolegów i koleżanek, powiedziałem, żebyśmy zastanowili się nad jedną kwestią. Czy nie warto może byłoby iść tropem Funduszu Sołeckiego, gdzie już to jest budżet obywatelski i mieszkańcy decydują, na co wydać swoje środki?
i na przykład przeznaczyć jakąś pulę na komitety osiedlowe, co by ich zespoliło, dałoby jakiś taki motyw do działania, bo boję się, że jak zrobimy budżet obywatelski i damy kwotę, to trochę podzielimy naszych mieszkańców, bo będą się boksować, gdzie ma być co pierwsze zrobione. Racjonalniejsze byłoby przekazanie na przykład kwoty 10 czy 15 tysięcy na każdy komitet, który by wiedział, jak to zagospodarować. I byłby to też swego rodzaju budżet obywatelski. Dziękujemy bardzo, czas minął. Chciałabym tylko poinformować, że pan Witkowski odpowiadał już 5 razy, pan Zabrocki 4 razy, pan Strzelczak 2 razy. Więc jeżeli macie państwo pytanie do pana Strzelczaka bądź pana Zabrockiego, zapraszam. Ja Zbyszka znam, więc takie po prostu bardzo proste, trywialne dla ciebie pytanie. Co rozumiałeś przez większe zaangażowanie dużych podmiotów gospodarczych, nie wiem, życie gospodarcze, czy jak ktoś tam w tym wywiadzie nazwał. Chodziło mi o pana Wojcikowskiego. Dziękuję panie kolego Marku, dziękuję bardzo za takie pytanie. Naprawdę śmiało zadawajcie państwo pytania. Ja może na wszystkie nie potrafię odpowiedzieć, ale będę się na pewno starał. Natomiast to, co mnie zapytał tu kolega Marek, ja wskazałem jedną z firm drobiarskich naszego regionu jako wyróżniającą się ponad naszą gminę. Ale wspominałem również o... Bo wiecie państwo, w krótkim wywiadzie jest bardzo ciężko powiedzieć o wszystkich, bo to nie jest takie proste. Natomiast intencją wypowiedzi mojej było to, że pracujmy nad marką naszej gminy, nad produktem naszej gminy. Ja myślę, że może nie do końca tak wirtualnie pracujmy, bo pewnie wszyscy możemy pracować, ale my mamy już produkty naszej gminy. W tym kontekście wspomniałem o firmie drobiarskiej, rodzinnej firmie państwa Wąsikowskich. Z całym szacunkiem, naprawdę wielki szacun dla państwa, że osiągnęli to, co osiągnęli. Mam również wielki szacun dla wszystkich, którzy w czarnym osiągnęli sukcesy, takie jak rodzinna firma państwa Patalas. Naprawdę. Proszę państwa, o takich firmach słyszymy, ja czasami zupełnie przypadkowo słyszę, gdzieś spoza Polski. A to stąd powinno być głośno słychać, że w Czarny mamy gigantyczny potencjał ludzki. Nie tylko ludzki. Mamy wojsko. Mamy wojsko kiedyś Czarne wojskiem stało. Dziękuję bardzo. Bardzo. Pytanie jest takie, że sprzedaliśmy spółkę, czy powierzyliśmy osobie prywatnej spółkę ciepłowniczą. Był sens połączyć dwie spółki ciepłowniczą z wodno-kanalizacyjną, bo to jest dostarczanie do mieszkań. Specyfika spółki budowlanej jest zupełnie jakby inna. Ja pomijam już, panie Zbyszku, fakt, że z trzech prezesów nie było konkursu, tylko praktycznie oni byli z powołania i tylko jeden z tych panów prezesów praktycznie wcześniej zajmował się tymi kwestiami. Także dla dwóch panów to było wejście w nową działkę. Panie Piotrze i szanowni państwo, również wspomniałem o spółkach funkcjonujących w tym wywiadzie. Nie wiem, czy nieszczęsnym, ale według mnie byłem szczery. Naprawdę, wierzcie mi państwo, tak się staram w życiu postępować. My mamy cały czas deficyt budżetowy. A jak mamy deficyt budżetowy, to najpierw zaciśnijmy pasa. Co to znaczy zaciśnijmy pasa? Przejrzyjmy funkcjonujące wszystkie nasze organizacje, również spółki. Jeżeli to może ulżyć budżetowi, jeżeli to może naszym mieszkańcom, to pod tym kątem. Jakie będą kierunki przyszłego burmistrza? Oczywiście konsultowane z radą, może z fachowcami. I to była jedna z możliwości połączenia. Przecież jest tak wiele przeszkód prawnych, żeby połączyć dzisiaj spółkę wodno-ściekowo-kanalizacyjną z tą drugą, którą mamy, zarządzającą nieruchomościami, bo przecież to są różne merytorycznie tematy. Tu trzeba mieć uprawnienia do sprawowania nadzoru nad nieruchomościami. Tak, panie Piotrze, ja się z panem zgadzam i pana zapraszam. Wielokrotnie zapraszam pana do merytorycznej dyskusji, takiej, jaką wywołaliśmy teraz, bo rozwiązujmy problemy społeczeństwa czarnego właśnie w takich konsultacjach. Bo nikt nie ma monopolu na mądrość, ale zbiorowość i zespoły ludzkie są najważniejsze. Dziękuję bardzo. I ostatnie to pytanie zostało mi do pana Zawrockiego. Chodziło mi o temat tego parku, bo chodzi mi do szkoły. W każdym mieście odwiedziłem chyba ponad 2000 miejscowości. Wizytówką miasta to są parki. Ja się dziwię, że panie Szymonie nie ma w tym parku.
12 lat bym pan miał na to. No, a być może tym razem się i panu powiem, że te 12 lat składałem interpelację przy każdym budżecie. Do 30 września była taka możliwość, że każdy z radnych składał swoje propozycje do budżetu na następny rok i przez 12 lat drążyłem temat Parku Miejskiego, za który się wstydzę, za który jest dla mnie także w sezonie jesienno-zimowym i wiosennym nie do przebycia. Musi pan wiedzieć, że ile ja się nawalczyłem, żeby był oświetlony park, to znaczy on był oświetlony, ale lampy nie świeciły i tak naprawdę ciemny. Nie ukrywam, że interpelacje były składane wielokrotnie, ale jeszcze raz powtórzę, że tak naprawdę decydował pan burmistrz. Jeżeli pan burmistrz zdecydował, że nie przeznaczamy na park miejski, to znaczy, że uważał, że go park miejski nie interesuje, bo może ma za daleko z gminy i nie widział tego parku, może ten czołg zasłaniał, nie wiem. W każdym bądź razie to jest priorytetowa sprawa i nie tylko parku miejskiego w Czarnym. Są parki, miejsca zieleni, które w naszym mieście, o które w naszym mieście trzeba zadbać, żeby nam żyło się lepiej. Nie ukrywam, kwiaty, różnego rodzaju nasadzenia są potrzebne, a państwo to widzicie, wystarczy spojrzeć na Czuchów, Barwice i inne miejscowości, gdzie roślinność, widać tą roślinność na ulicy. I czas panu minął. Dzień dobry, nazywam się Jelikas Chrzest, mam pytanie do pani Zbyszku. Czy nie uważa pan, że przed wyborami dzieją się cuda, nie czarne? Tylko żeby kroki okoliczne były robione, znaczy, żeby jakikolwiek czas był wykonywany. A teraz przed wyborami nagle dookoła wszędzie drogi są wygotowane. Dziękuję. Półtorej minuty na odpowiedź, pan Strzelczak. Dziękuję panu bardzo za bardzo poważne pytanie. W Czarnym dzieją się cuda, to prawda. Ale już tak zupełnie przechodzimy do meritum. Proszę państwa. Pewnie lepiej by było, żeby wybory były nie co 4, ale co 2. No to tak w nawiązaniu. Natomiast rozmawiajmy, natomiast róbmy, proszę państwa. Czas ucieka. Realizujmy dla naszego społeczeństwa. Wykonujmy ich potrzeby. Wspólnie. Burmistrz, samorząd, inne podmioty, społecznicy, którzy funkcjonują na terenie naszego Czarnego. Naprawdę mamy fajnych, nawet młodych ludzi. Ja chcę bardzo wspomnieć o młodych ludziach. Proszę państwa, mamy taką lokalną grupę, ja nawet nie do końca wiem, jak oni się nazywają, ale oni zainicjowali na przykład tablicę wokół miejsca, które jest tak dla nas powinno być ważne i mamy obowiązek. Obóz Stalag 2B, proszę państwa, to ci młodzi ludzie z własnej pasji zainicjowali takie, według mnie, piękne rzeczy. Chcę, mam jeszcze czas, panie redaktor. Ale ja bym może nic nie robię. Dziękuję bardzo. Chcę jeszcze powiedzieć, że proszę państwa, wszystko leży w rękach wyborców. Jeśli społeczeństwo Czarnego 16 zdecyduje, będzie nowe otwarcie. A teraz panu czas się skończył. Dziękuję. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy ten punkt debaty. A teraz pytania z przymrużeniem oka. W związku z tym, że najdłużej posiedział sobie pan Witkowski, ale nie w takim znaczeniu, ja wiem, że to jest zakład kadry. Pytań mamy 12. Które pytanie by pan chciał? 6. Co znajduje się w herbie Czarnego? W herbie Czarnego znajduje się ryba, znajduje się młot, znajduje się... Słucham? Nie mam odpowiedzi. Głowa ryby, tak. Głowa ryby, młot, gwiazda i głowa ryby. A księżyc? Księżyc też, tak. No właśnie. Dziękujemy bardzo. Teraz do pana... Głowa ryby, nie ryba. No właśnie. Panie Piotrze, niech pan się tak nie rozgląda. Tu jestem. Hello. Nie mam odpowiedzi. Pytanie od 1 do 12, 6 już była. Przepraszam, nie mogę wybrać, ponieważ nasz komitet jest pod numerem 13, więc proszę przesunąć 12 pytanie na 13. A co zrobić z 12? Zmieni pani na 13. Ale to widzimy. Proszę o pytanie numer 13. No dobrze, niech panu będzie, niech będzie ta 13. Ile poziomów rozgrywkowych
dzieli piłkarzy czarnych czarne i sokoła wyczechy. Panie Piotrze, odpowiedź. To znaczy poziomów już mówię, ale też się zastanawiam, głośno mam 1,5 minuty. Jeżeli czarni czarne grali w 4. lidze, a Sokół Wyczechy w klasie B, to aktualnie mogę strzelać? Dwa poziomy. Jeden poziom. Czarni grają w Słupskiej klasie okręgowej na 6. poziomie rozgrywkowym, a Sokół w Słupskiej klasie A na 7. poziomie. Pan Strzelczak. Który numer pytania? Jeden. O, tutaj będzie pan miał problem. Spróbujemy. Pytanie sprawdzające czujne oko mężczyzny. Ile kobiet przewinęło się w czasie 3 ostatnich kadencji przez Radę Miejską w Czarnym? Pytanie bardzo precyzyjne. W związku z tym, że mam dużo czasu, to nie wiem, czy odkopię z pamięci, ale proszę państwa, powiem tak, zdecydowanie za mało, to na pewno. W poprzedniej kadencji za mało i jeszcze poprzedniej kadencji również za mało. Strzelamy? No to strzelmy. 9. Przewinęło się 6. I teraz nazwiska. Dorota Gawrońska w latach 2010-2014. Anna Lewandowska w latach 2006-2010. Grażyna Kołbusz, Irena Wierkus i Alicja Wojtaszek w kadencji 2002-2006. Jeszcze jedna. Szanowni Państwo, teraz każdy z kandydatów otrzyma 2 minuty na zakończenie. I to do Panów należy, co chcecie przez te 2 minuty powiedzieć. Chyba też nie mam Pana Strzelczaka tym razem. Już zupełnie poważnie, Szanowni Państwo, kandydowanie na burmistrza traktuję bardzo poważnie jako wielkie wyzwanie dla mnie, ale jeżeli tak zdecydują wyborcy, to dla naszej gminy. Nie mam, proszę państwa, zamiaru li tylko administrować tą gminą. Jeżeli wyborcy powierzą mnie funkcję burmistrza, to chciałbym, żeby burmistrz w urzędzie był najczęściej, kiedy musi. Natomiast poza tym, żeby walczył jak lew o tą gminę. Ma być wszędzie, gdzie trzeba. Natomiast chcę państwu jeszcze powiedzieć, że ja kandyduję z komitetu, z którego kandyduje jeszcze wielu innych ludzi w czarnym, których zaprosiłem do kandydowania. Zaprosiłem, bo chcę i traktuję kandydowanie na burmistrza nie jako tylko dla jednej funkcji, a traktuję to jako grupę ludzi. I w tej grupie ludzi chciałbym, żeby grupa ludzi miała decyzję, żeby grupa ludzi wspierała, bo w takich grupach jest siła. Zachęcam bardzo wszystkich mieszkańców Czarnego, szczególnie młodych ludzi, do pójścia na wybory 16 listopada, w niedzielę. Śpijcie krócej, bo od was zależeć będzie, jak będzie wyglądało nasze Czarne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz byśmy poprosili o 2-minutową wypowiedź pana Piotra Zabłockiego. Teraz może pan mikrofon wziąć do ręki. Szanowni Państwo, ja w kwestii formalnej chciałbym wyjaśnić pewną sprawę, a mianowicie dlaczego nasz komitet nie pojawił się w telewizji kablowej lokalnej, a mianowicie ponieważ była to nieodpłatna audycja, a według komisarza wyborczego, od którego mam informację, że tego typu działań nie powinno być w postaci darmowej, bo może to skutkować odrzuceniem sprawozdania i wystąpieniem do sądu przeciwko komitetom wyborczym, orzeczenie zapłaty, więc my nie zdecydowaliśmy się. Telewizja ta jest finansowana z budżetu gminy. Kolejna sprawa. Nie wszyscy mają mieszkańcy dostęp. Kolejna sprawa. Żona właściciela kandyduje na radną. Kolejna sprawa. Płacą za nas odbiorcy i podatnicy, a jeden z kandydatów na burmistrza odpowiedzialny jest za promocję. Więc z tego powodu nie.
w żaden sposób nie pojawiliśmy się w telewizji lokalnej. W związku z tym, że pan Piotr Zabrocki przedstawił w swoim wystąpieniu nieprawdziwe informacje na temat rzekomej nieodpłatnej audycji wyborczej oraz sposobu finansowania programu lokalnego, postanowiliśmy zabrać głos w sprawie. Pragniemy poinformować państwa, że firma TV Czarne w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest firmą świadczącą usługi w wielu dziedzinach, a realizacja programu lokalnego jest tylko jedną z nich. Program lokalny realizowany jest ze środków własnych firmy TV Czarne, a gmina współfinansuje go jedynie w zakresie niektórych zamawianych przez nią materiałów wideo podczas emisji programu opatrzonych herbem miasta. Ubiegający się o stanowisko burmistrza pan Piotr Zabrocki wprowadził swoich wyborców w błąd, sugerując, iż telewizja jest w całości finansowana przez gminę. Nieprawdą są także informacje o nieodpłatnych audycjach wyborczych. Prezentacje komitetów, o których w swoim wystąpieniu wspomniał pan Piotr Zabrocki, wyemitowano w dodatkowym wydaniu programu lokalnego dnia 23 października bieżącego roku i były one finansowane przez poszczególne komitety. Nieprawdziwą jest także informacja, jakoby program lokalny nie był dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. Od 10 lipca 2012 roku wszystkie materiały wideo prezentowane w programie są publikowane w internecie na stronie www.tvczarne.pl oraz na naszym specjalnym kanale YouTube o nazwie TV Czarne. Zatem każdy mieszkaniec gminy, podobnie jak obywatele całego kraju, a także mieszkańcy Czarnego przebywający za granicą, mogą w każdej chwili zapoznać się z relacjami przygotowywanymi przez redakcję programu lokalnego na zlecenie gminy. Co widać zresztą po statystykach naszego kanału. Kwestia kandydowania do Rady Miejskiej żony właściciela firmy TV Czarne nie powinna być w tym miejscu w ogóle poruszana. Żona właściciela, podobnie jak każdy inny obywatel tego kraju, ma prawo ubiegać się o mandat radnego i żadna osoba, nawet kandydat na burmistrza, nie ma prawa pozbawiać jej tej możliwości. Zapraszam do siebie moich kandydatów. Panie Małgorzato, zapraszam na środek. Jesteśmy drużyną. Panie Mariuszu z dwójki, zapraszam. Panie Piotrze, zapraszam. Panie Tomku, zapraszam. Panie Adamie Górski, panie Jarosławie Zbruk, panie Mariuszu Surowcu, panie Marcinie Kolbuszu, panie Pawle Nowaku, pani Katarzyno Ginter, panie Marku Patalasko, pani Lidio Andrusieczko. To jest ten sztab ludzi, z którymi chcemy zmieniać gminę, z którymi chcemy, abyście państwo pracowali przez następną kadencję. Ja im uścisnę dłonie, bo oni się odważyli wystąpić przeciwko pewnym zasadom panującym w naszej gminie. Wielkie brawa. Rozumiem, że to jest koniec pana wypowiedzi, tak? To tak 19 sekund na uściśnięcie ręki. Dobrze, to teraz poprosimy 2 minuty dla pana Witkowskiego. Szanowni państwo, miałem do państwa powiedzieć parę rzeczy takich bardzo istotnych. Czym jest sprawowanie funkcji burmistrza? Ja wiem, że to głównie kreowanie, rozwijanie, dbałość o wizję, ale jak słyszę takie rzeczy od Piotra, to mnie po prostu ściska. Takie dyrdy małe, że coś robimy nieuczciwie, coś nie robimy nie tak. Piotrze, ty dzięki telewizji kablowej się wypromowałeś. Ty dzięki telewizji kablowej nikt ci nigdy nie ograniczył, wydałeś kilkadziesiąt, kilkaset interpelacji. Telewizja Czarna pokazywała to wszystkim mieszkańcom. Każdy mieszkaniec mógł się zapoznać z tym, co naprawdę chcesz zrobić, jaką masz wizję? Okazało się, że na pytanie 12 lat nie zrobiłeś nic, bo twoją rolą jest tylko pokazywanie czyichś błędów, a nie działanie, a znam wielu radnych, którzy bardzo dużo zrobili dla Czarnego, będąc i pełniąc funkcję radnego. Dzisiaj wszyscy mieszkańcy mieli szansę w demokratycznej, wolnej Polsce pokazać, zaprezentować się. Z tej szansy nie skorzystałeś. Dlaczego nie pokazałeś mieszkańcom swoich kandydatów? Szukasz jakichś wyjść awaryjnych, szukasz jakichś, nie wiem, dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. I powiem tak, ja jestem przekonany, że wy państwo, nie wiem, na ile dzisiejsza debata wam pomoże wybrać, dokonać wyboru, ale jestem przekonany, że wybierzecie ludzi, którzy chcą działać konstruktywnie, którzy nie tylko pokazują, że pęknięta płytka chodnikowa czy lampa się, która nie pali, tylko ludzi, którzy mają pomysł na Czarna. Ja wam powiem szczerze, ja taki pomysł mam. I z ludźmi, którzy są kandydatami do Rady Miejskiej, jestem przekonany, że uda mi się go zrealizować. To za 4 lata wtedy powiecie, czy Witkowski mówił prawdę, czy nie mówił prawdy. Gratuluję wszystkim tym, którzy się odważyli. I cóż, powiem słowa Zbyszka. Zapraszam wszystkich do wyboru, bo to w waszych głosach leży przyszłość naszego miasta. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.